W Ekstraklasie runda wiosenna już w zasadzie w pełni, natomiast Piłkarska Akademia Górnika Zabrze właśnie wkracza w decydującą fazę rozgrywek. Dlatego podejrzymy dziś, jak funkcjonuje Akademia, jakie cele przed nią postawiono, zarówno te sportowe, jak i organizacyjne. Podejrzymy z kamerą, jak wygląda trening mentalny młodego zawodnika i porozmawiamy z mistrzem świata Lukasem Podolskim. Ja nazywam się Mateusz Antczak i zapraszam do Akademii od kulis. Ja mówię, od takich małych do tych teraz, jak widziałeś tą rezerwę, wszyscy piątka, nie? Teraz mam czerwoną rękę. Ale te małe mówią tak samo, nie wiedzą, kto to jest, no, kto przychodzi. I od razu piątki walą. To jest takie, to jest fajne, naprawdę to jest fajne. Ja nie mówię o swoim wieku, nie? Ale to jest dla mnie fajne, że ci chłopcy, oni wiedzą, że ja wchodzę na obiekt, nie? Wtedy trzeba się spiąć, nie? Fajne, to jest fajne. To jest takie, też taka więź klubowa, powiedziałbym. Bardzo ważna i bardzo, bardzo istotna. Trenerze, jakie cele na ten rok? Gdzie byś dał chłopaka? Dałbyś tam, gdzie dobrze szkolą, czyli mistrzostwo robią. Są w trzech centralnych ligach juniorów, czyli i mało tego, jesteśmy w czubie, ale no to jest, przecież ja pracowałem w lidze i no ja wiem, jakie musisz mieć umiejętności, co, żeby tam grać. I to, chodzi o chłopacy, tak? Jakie tak. I to jest najważniejsze w naszym szkoleniu. Oczywiście każdy mecz chcemy wygrać, bo to jest prestiż klubu. To też nauka zwyciężania. To też jak chłopak zderzy się z seniorami, żeby sobie dał radę. Mówię to z wielkim przekonaniem, że doczekamy się większej grupy tych chłopców w pierwszej drużynie. No właśnie, trener Urban chyba w trakcie tych przygotowań teraz zimowych powiedział dziennikarzom, że dajmy jeszcze chwilę czasu tym młodym chłopakom, którzy teraz dobrze się spisywali w centralnej lidze juniorów i już w tym przyszłym sezonie będziemy mieli z nich radochę. To na kogo my tam czekamy? Jakie nazwiska mogą zaistnieć? Ja nie powiem nazwiska. Myśmy zrobili listę uzdolnionych chłopców, ale to tak jak w przyrodzie, jak bajka o kaczątku, prawda? O brzydkim kaczątku i nagle łapy. Rozkwita. Ale mamy grupę naprawdę zdolnych chłopców, oni spełniają wiele parametrów. Trzeba poczekać, żeby dojrzali, żeby byli gotowi na to, żeby wskoczyć do teamu Jasia i zaistnieć tam. A myśli trener, że ten, to mogę powiedzieć, kosmiczny wynik z poprzedniego sezonu, czyli mistrzostwo i wicemistrzostwo Centralnej Ligi Juniorów, jest jeszcze realny do powtórzenia w tym roku? Na pewno, tak podkreślam to, że wyniki też są ważne. Wbrew pozorom one są bardzo ważne. My jesteśmy w czołówce. Centralna Liga Juniorów jest na czwartym miejscu. Medalowe miejsce jest w naszym zasięgu. To jak najbardziej. Tak samo U17 jest na czwartym miejscu, ale oni stratę mają małą. Oni jeszcze mogą powalczyć. U15 jest, tam trochę rozgrywki wyglądają inaczej. Ta pierwsza runda jest zmazana i jest nowe rozdania, ale w tamtej rundzie byliśmy na drugim miejscu. Więc jest też o co walczyć. Jesteśmy wszędzie w czołówce. Ale ja powtarzam, najważniejsze jest u nas, żeby był prawidłowy rozwój. Chcę podkreślić, że w tych drużynach jest dużo młodych zawodników. Czyli jak potencjalnie chłopak w Centralnej Lidze Juniorów 2-5 może występować, to nasza drużyna chyba jest jedna z młodszych, ta U19, bo występują na przykład 4-5 zawodników, a nieraz 6, 2-7. No to jest kawałek, prawda? A dla trenera, co jest większym sukcesem? Mistrzostwo Centralnej Ligi Juniorów czy trzech zawodników z tej drużyny z debiutem w Ekstraklasie? Ja powiem i to, i to. To jest zawsze, chłopak taki przechodzi do historii. Jak on zdobędzie mistrzostwo juniorów, to on przechodzi do historii. Ale wiadomo, że najważniejsze jest jakieś tam granie w lidze. To nawet nie ma o czym, nie ma o czym gadać. Wyjść na nasz stadion przy naszych kibicach. To przecież większość tych chłopaków jest ze Śląska albo tutaj nawet od nas, Zabrze. I to,
idą ich rodzice, na rodzina, przyjaciele. Każdy chce grać w Górniku. No, no to jest zrozumiałe, nie? Ale czemu nie? Medal i wyjście, nie? Myślę, że taką docelową misją Akademii jest tutaj na pewno dostarczenie zawodników do pierwszego zespołu i to jest nasze zadanie. Ale myślę, że dzisiaj ten poziom piłki młodzieżowej jest na takim poziomie, no, że nie da się gdzieś tych chłopaków, powiedzmy tak brzydko, produkować bez osiągnięcia wcześniej wyniku. Że jednak ten wynik o czymś świadczy, jest to na pewno fajne przeżycie, zdobycie czy Mistrzostwa Polski, czy Wicemistrzostwa Polski. I to też świadczy o tym, że ci chłopcy są blisko tej dorosłej, zawodowej piłki. Obecnie mamy Dominika Szale. Akurat tak się poskładało, że Dominik nigdy nie był moim podopiecznym, ale był nim Norbert Barszak i Kamil Lukoszek. I na pewno nie była to łatwa droga. Chłopcy musieli ciężko się napracować. Było nawet zresztą tak, że gdzieś na pewnym etapie paru zawodników z rocznika, na przykład Norberta, już było wyżej. Norbert dopiero gdzieś, powiedzmy, później trafił do tej drużyny U19. Kamil Lukoszek, zanim zadebiutował u nas w drużynie, to o ile dobrze pamiętam, jeszcze tutaj między innymi w Częstochowa występował, gdzieś taką troszkę tu drogą okrężną się potoczyły jego losy, zanim zadebiutował. Także na pewno nie jest to łatwa droga, nie ma nic za darmo. No i chłopcy muszą być też świadomi tego, że to, że mają teraz wynik, to tak naprawdę jest dopiero początek ich tutaj drogi. Czeka jeszcze dużo, dużo ciężkiej pracy, zanim zaczną regularnie tutaj właśnie, miejmy nadzieję, grać w naszym pierwszym zespole. Proszę bardzo, na szkolnym korytarzu spotkaliśmy Norberta Barczaka, zawodnika pierwszej drużyny. Cześć Norbert. Tam. Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ podglądamy, jak wygląda ten trening mentalny. No i pytanie, co on tobie dał? To tak, rok temu w Akademii miałem zajęcia z panią Karoliną. Na pewno dzięki zajęciom zwiększyła mi się pewność siebie na boisku. Jestem pewniejszy siebie z meczu na mecz. I procentuje i widać efekty. Tak. A co ty tutaj robisz? Co to jest za zeszyt? To, że jestem w pierwszej drużynie, nie znaczy, że nie mam się uczyć. Także trzeba czasami przyjść do szkoły i się pouczyć, mimo że te treningi wypadają tak jak godziny lekcyjne. To i tak muszę przychodzić do szkoły i pozdawać te przedmioty. Nauczony na dzisiejszy egzamin? Tak, nauczony, gotowy i mam nadzieję, że zdam. Czy głowa jest najważniejsza w sporcie? O, to takiego bardzo podchwytliwego pytania, ale mam nadzieję, że wybrnę. Myślę sobie, że w sporcie mówimy o takich czterech najważniejszych filarach. Czyli o technice, taktyce, motoryce i między innymi właśnie o mentalu. I myślę sobie, i tak wolę myśleć o umiejętnościach zawodników, że to jest jakiś pakiet, jakaś pula, która jest po prostu potrzebna do tego, żebyśmy mogli mówić o takim holistycznym rozwoju. I tego bym się właśnie trzymała. Czyli jest to raczej jedna z najważniejszych umiejętności, ale na pewno nie najważniejsza. Okej, to w obrębie tego jednego z czterech filarów, z jakimi problemami najczęściej mierzą się zawodnicy? Szczególnie ci młodzi z Akademii. Tutaj myślę sobie, że to też się zmienia na przestrzeni czasu. To, co ja mogę zaobserwować w pracy gdzieś tam już na przestrzeni wielu lat, to przede wszystkim taki kłopot, myślę, w radzeniu sobie z błędem, z porażką. I to jest coś, co mniej więcej pojawia się w wieku 9-10 lat. Później troszeczkę ta dynamika się zmienia, zaczyna pojawiać się więcej takich problemów ze stresem, z presją, która też, no oczywiście, wzrasta gdzieś tam w miarę tego, jak zaczyna się ten sport robić bardziej profesjonalny. I później gdzieś tam w tym sporcie już takim bardziej młodzieżowym widzę, że więcej tych takich nacisków jest położonych na budowanie pewności siebie. To jest taki aspekt, który na pewno w tym momencie jest bardzo ważny, a często gdzieś tutaj obserwujemy takie deficyty, więc te akcenty są bardziej kładzione właśnie na pracę z pewnością siebie. Jest coraz większa pewność siebie, coraz bardziej znam swoje ciało i wiem, na co mnie stać. Zajęcia z panią Karoliną mi dały przede wszystkim to, że mogłem jakby w swojej głowie poukładać sobie na pewne sytuacje w meczu, które się wydarzyły. Te złe, które popełniłem i przekułem to na treningu i starałem się je polepszać. No i uważam, że mi to dużo dało, bo w następnych meczach te decyzje podejmowałem dobrze i grałem coraz lepiej i lepiej się i dzięki temu się lepiej rozwijam. Ja sam jako młody zawodnik, bo nie mogę powiedzieć piłkarz na pewno, miałem duży problem właśnie ze stresem. Pracowałem wtedy z psychologiem sportowym, z Pawłem Frelikiem.
I pamiętam, że to wynikało już z pewnej takiej presji, którą sam na siebie nakładałem. I mam wrażenie, że ci młodzi zawodnicy też często walczą już z tym, że tak, rodzice dużo zainwestowali, oni dużo czasu zainwestowali, musieli odmówić tego pierwszego piwa, musieli odmówić tego wyjścia na imprezę. Przejeżdżają często setki kilometrów na mecze, do internatu. Jak oni reagują właśnie na to całe otoczenie, które też od nich wymaga, że już osiągną ten sukces? No, myślę sobie tutaj, że tak jak wspomniałeś, bardzo często obserwuję taki duży poziom stresu, który się pojawia w takich sytuacjach, taka presja, która też tak jak słusznie zauważyłeś, ona niekoniecznie pochodzi z zewnątrz, od rodziców, od trenerów, od otoczenia, tylko bardzo często w dzisiejszych czasach to jest taka presja wewnętrzna, którą po prostu sami sobie też narzucamy. No i z tym trudno jest sobie poradzić. Jeśli nie mamy jakichś takich narzędzi, których nauczyliśmy się wcześniej, jeśli też nie mamy takiej samoświadomości, nie wiemy z czego to wynika, no to faktycznie może to stwarzać problemy. I te narzędzia właśnie dostarczasz ty. Mam nadzieję, że tak. Staram się każdego dnia. Oczywiście ja też zawsze to powtarzam, że trening mentalny, jak każdy trening, czy to motoryczny, czy techniczny, to po prostu trening, czyli są to umiejętności, z którymi nie rodzimy się raz na zawsze, tylko które możemy po prostu rozwijać poprzez właśnie trening, poświęcenie czasu, uwagi, energii. Czyli jest to coś, w co musimy po prostu zainwestować, ale jeśli zainwestujemy, no to bardzo często gdzieś tam to się nam zwraca, więc dokładnie tak. Okej, powiedziałaś stres, powiedziałaś presja, też często jakaś złość, radzenie sobie z błędami, a takie poczucie samotności czy tam osamotnienia, no bo też są ci młodzi chłopcy, którzy przyjeżdżają często, tak jak powiedziałem, z innych regionów Polski, setki kilometrów stąd i mieszkają, przyjeżdżają sami i mieszkają w internacie. To jest faktycznie duży kłopot. Myślę sobie, że to w ogóle rozmowa się na 3 godziny, jak to inne państwa rozwiązują. To jest faktycznie duża trudność gdzieś tam dla takiego dziecka, bo nie ukrywają, że czasami 13-14-latkowie przyjeżdżają do bursy szkolnej i nagle muszą sobie po prostu radzić sami w trudnych warunkach, bo sport jakby nie było, to jest coś, co nas bardzo rozwija, ale też stwarza wiele różnych trudnych sytuacji, z którymi musimy sobie poradzić. A tutaj nagle okazuje się, że bez wsparcia, no bo nie ma rodziców, bo nie ma przyjaciół, jest nowe towarzystwo, więc faktycznie tutaj też ja przynajmniej staram się kłaść duży nacisk właśnie na taką opiekę, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy przebywają właśnie w bursie, żeby uczyć ich też tego, że jednak można te narzędzia znaleźć w sobie, prawda? Żeby gdzieś tam jednak znaleźć nowy sposób funkcjonowania, który pozwoli właśnie no, zaadaptować się do tego nowego środowiska. Tak wyglądał korytarz przed remontem, który rozpoczął Lukas. Tak wygląda część bursy po remoncie dla Akademii Górnika. Lukas, pomogłeś wyremontować bursę, oświetlenie na boisku przy ulicy Rataja, autokar dla Akademii. Dlaczego ty inwestujesz w Akademię? Dlaczego warto jest ją wspierać? Bo jest warto. Warto inwestować w Akademię dzieci, bo to jest przyszłość. Nie tylko w Górniku, tylko ogólnie na całym świecie. No, z tego się dużo idzie wyciągnąć talentów, co sprowadza z pierwszej drużyny. Może potem sprzedać. Mamy dużo przykładów, które grali w Akademii, co poszli w świat, w piłce. No i to jest przyszłość. I ja wspieram tą Akademię nie dopiero od tego czasu, gdzie jestem w Górniku, tylko z Łukaszem Milikiem, co prowadził Akademię, już mam kontakt ponad 10 lat. I tak długo to już wspieram. Pomagam gdzie idzie, jak to jest autokar, albo oświetlenie, albo dużo innych spraw. Robię to, no bo mówię, kocham dzieci, mam swoją fundację w Niemcach, w Polsce i tak dalej. I dzieci są przyszłość i trzeba kasę, miłość i serce wkładać w młodych, no bo jeszcze raz, przyszłość to jest warto inwestować. W naszej placówce wychowało się mnóstwo młodych talentów, którzy rozwinęli swoje skrzydła w karierze sportowej. Między innymi Łukasz Piszczek, znany, ceniony sportowiec,
bardzo sympatyczny Rafał Kurzawa, Bartosz Nowak, więc wiele, wiele sław, które możemy podziwiać w tej chwili na boiskach. A który był najgrzeczniejszy? Myślę, że ciągle Łukasz Piszczek. Otrzymaliśmy 700 tysięcy złotych. Kolejne 700 tysięcy to są pieniądze z budżetu miasta. Jeżeli chodzi o sam remont, to zostaną wyremontowane 4 szatnie suche, strefa wejścia, korytarz. Zostaną wymienione wszystkie latarnie na energooszczędne na terenie obiektu i dodatkowo jeszcze zostanie ogrodzone boisko z naturalną trawą. Czas 2-3 miesiące maksymalnie, więc myślę, że czerwiec to już będzie czas, w którym młodzi nasi adepci Akademii będą mogli korzystać z wyremontowanych szatni. Zapraszam, zobaczymy, jak to wygląda na chwilę obecną. 4 szatnie są ewidentnie już do wymiany. Wszystkie te 4 szatnie wymagają na pewno gruntownego remontu, dlatego w przetargu, tak w specyfikacji zapisaliśmy, że te szatnie będą w całościowo z instalacjami, z podłogą, ze ścianami, wszystko będzie wyremontowane według najnowszych standardów. Myślimy też o odświeżeniu tych dwóch szatni, które były kilka lat temu wyremontowane. Moim względem to potrzebuje kompletny nowy remont, czy to będzie na walce, czy gdzieś indziej, to jest potem inna sprawa, ale ogólnie no, nie może tak wyglądać nasza akademia. My jesteśmy klub Górnik Zabrze, jak się tu patrzy na ten stadion, co się tu robi, buduje i tak dalej, i powinna też tak wyglądać nasza akademia. No bo jak przedtem mówiłem, to jest przyszłość i warunki muszą być dla tych młodych, bo jak nie, to będą uciekać do innych klubów, gdzie są lepsze warunki, po inne kluby nie śpią. To wiadomo, nie są pieniądze na walkę, na remont tej infrastruktury, natomiast to są pieniądze, które są potrzebne na pewno Akademii. 1,5% można przekazywać Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. No oczywiście, no 1,5% to jest warto inwestować, bo to mówiłem, sam mam fundację, sam inwestuję w młodych i to w Niemcach, i to w Polsce. No i jak jest taka możliwość, żeby dodać te 1,5% dla przyszłości Akademii, dla młodych chłopaków, dziewczynów, co też tam grają, dziewczynki też tam grają w Akademii, no to jest warto inwestować, bo powidać, że przyjeżdżają z radością na trening, chcą grać na stadionie, mają marzenie, to no i warto te 1,5% wydać dla tych młodych, no bo warto zainwestować w to i ja bym się cieszył, żeby każdy, co kocha ten klub, co kocha dzieci i tak dalej, nie musi być zawsze związany być z Górnikiem Zabrzem, może też wspierać nasze dzieci. Tomek, pytanie proste, ale myślę, odpowiedź nie będzie banalna. Dlaczego warto przekazać 1,5% właśnie Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze? Celem jest naturalnie stworzenie takiego środowiska rozwoju zawodnikowi, aby przetransferować go do pierwszego zespołu i aby mógł zadebiutować na Roosevelta. Tych środków jakby zaplanować w budżecie nie można na pewno, bo to zawsze zależy od osób, które zdecydują się nam pomóc poprzez wpłatę. Natomiast mediana jest mi znana i mogę spokojnie sobie w budżecie rocznym w okolicach miesiąca lipca te środki przychodzą do zaplanować, a to jest bardzo fajny miesiąc, w którym my ponosimy ogromne koszty spowodowane
zapewnieniem zawodnikom przed startem sezonu, który często jest w sierpniu. Więc musimy zapewnić bazę noclegową, bazę żywieniową. Wiadomo, że miejska bursa szkolna jest zamknięta w tym okresie i no i te środki też właśnie między innymi są przeznaczone na zapewnienie tych obszarów. A że warto? Pokazuję chociażby przykład Daniela Bielicy, który, tak jak powiedziałeś, przeszedł przez akademię i teraz możemy się cieszyć z jego gry właśnie przy Roosevelta. Niech to zatem będzie puenta naszego materiału. Tutaj teraz wyświetla się Wam numer KRS, który należy wskazać w deklaracji podatkowej, jeżeli zdecydowalibyście się wesprzeć Akademię Piłkarską Górnika Zabrze. Do zobaczenia.